Fiaskiem zakończyły się rozmowy władz miasta w sprawie przejęcia przez Muzeum Okręgowe w Lesznie drugiego piętra budynku Pałacu Sułkowskich. Urząd Marszałkowski nie jest tym zainteresowany. Zespół szkół nr 4 przy ulicy Kurpińskiego w Lesznie wymaga remontu. Miasto chce pozyskać niskooprocentowaną pożyczkę z programu Jessica 2. Mural promujący serię książek Pułapki Czasu Ewy Rosolskiej powstaje na schodach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do 27 kwietnia trwa rekrutacja do leszczyńskich przedszkoli. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 to publikacja IPN, którą promowano również w Lesznie. 5 prac artystycznych, 1 godzina ze sztuką MBWA zaprasza 21 kwietnia o godzinie 12. W Kościanie uroczyście otwarto nową siedzibę Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Poprawią się warunki pracy i załatwiania spraw przez petentów.